może prowadzić pojazd. Bardzo dobre. I teraz przed krótką przerwą muzyczną jeszcze taką grafikę mam dla pana, którą przesłał do nas pan Tomasz. Chodzi o wypadki przypadające na 10 tysięcy mieszkańców. Chodzi o 2013 rok. Proszę zobaczyć, że Rzeszów, no niestety, jest w czołówce tych miast, w których tych wypadków jest najwięcej, co ciekawe. Zdziwiło mnie to, zaskoczyło. Nie wiem, jak jest w 2017, jak było w tym kończącym się roku 2018, ale tutaj mamy tak, 23, no prawie 24 wypadki, proszę mi pomóc. W Łodzi? W Łodzi, tak, na 10 tysięcy mieszkańców. W Rzeszowie mamy... 20. 20. No sporo, sporo. Jesteśmy w czołówce. Tutaj jesteśmy z tej listy wynika, że jesteśmy na drugiej pozycji, tak? Nic innego nie widzę. I na tutaj Poznań 6%. O Tarnów w ogóle tylko. Nie, 2%, tylko tak, dwa wypadki. No ciekawe, prawda? To tak pod refleksję naszą, państwa, słuchaczy. Czemu u nas jest tyle wypadków? To są wypadki, czy są kolizje? Wypadki przypadające. Wypadki. Ale może po tym, jak inteligentny system został zainstalowany w Rzeszowie, może coś się zmieniło. Musimy to sprawdzić. Mam. Geniusz mnie znowu opanował. Znaczy, często się to aż tak nie zdarza. Ale tak, tak, po to powiedziałam, żeby pan protestował. Znaczy, pani cały czas jest w fazie geniuszu. Oj, panie Tomku. Tak, słuchamy. Sprawdzimy, jak na przykład zapisał się w statystykach policyjnych 2017 i 2018. Zobaczymy, jak Rzeszów na tym tle wygląda i porównamy do 2013 roku. Ale to smutne, powiem pani. No smutne, no. Skąd się bierze tyle wypadków w Rzeszowie? Może jest to jakieś miasto tranzytowe takie, gdzie przyjeżdża dużo samochodów takich? Bo w 2013 roku te autostrady jeszcze chyba nie były. Gro pojazdów jeździło tutaj przez obwodnicę, przez miasto. Może tu jest ten pies pogrzebany. Ja myślę, że od 2013 roku infrastruktura diametralnie się zmieniła. Na pewno, na 100%. Ja już nie pamiętam jak, ale na pewno ale się zmieniło. Ale na pewno się zmieniło. Na pewno, to jest na 100%. Wie pan, ja czasami nie pamiętam, co wczoraj robiłam, nie mówiąc, co było 5 lat temu. Ja też mam pamięć krótkotrwałą, mam bardzo krótką. Próbuję sobie w takich sytuacjach pomyśleć, ile lat wtedy miałam i to nieco mi pomaga, ale też nie za dużo. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry.